Dobra, kolejna gierka, Fear the Moon, Bój się Księżyca, Chapter 1. Nie wiem, kiedy będzie Chapter 2 albo 3, ale może być fajnie. Wilkołaki, dawno nie było żadnych wilkołaków. Dobra, lecimy na pieska. Co tutaj będzie? Znowu ten sen. O, jestem kobietą. Jane. W sumie i tak już muszę wstać. To wstajemy. Jak to dobrze chodzi? Kurde, zepsułem końcówkę, ale było prawie dobrze. Nie mamy kablówki, jesteśmy biedni. Jak to nastolatkowie? Hold seat. Jaki kurde telefon? Check notification. O! Melissa do mnie dzwoniła. Powinnam do niej odzwonić. Halo, Melissa. Brzuszek mnie boli. Melissa? Hej, Jane! Minęło trochę czasu. Tak, trochę minęło. Mam nadzieję, że masz się dobrze. Mam cię bardzo dobrze, tylko jestem zajęta. A co u ciebie? Wszystko dobrze. Jakoś żyję. Może tak to przetłumaczę. Dobrze to słyszeć. Zaczynam się zastanawiać. Nie pozbędziesz mi się tak łatwo. Hej, wracam niedługo do miasta. Powinniśmy się spiknąć. Naprawdę? To świetnie. Tak. Czekaj, co? Jack ma w sumie pomysł, żeby pójść na kemping w ten weekend. Jak za dawnych czasów. Jesteś zainteresowana? Może być fajnie. Super! Jestem taka podekscytowana. Myślę, że James też pójdzie. Naprawdę? Co za okazja? To tajemnica. O, no powiedz mi. Nie, musisz poczekać. Dobra, dobra. A James będzie kurde tym. Będzie wilkołakiem, bo się kurde nie golił przez rok. Gdzieś w Ohio. Ej, jakie kurde narracyjne. Nie spodziewałem się po takiej gierce od fana. O nie, James idzie. Widzi na zielono. Oby mi dupy nie wąchał. Bo nie wiem, czy się myłam. Jesteśmy! To jest to miejsce na kemping? Ta! Fajne, nie? Nie wiem. będę mistrzem dubbingu w tej grze dzisiaj. Co myślisz? Nie jestem fanką. Nie to, czego się spodziewałam. Jak na fajny kemping. Mam takie same myśli. Cóż, chociaż mamy ogień. Czekaj, ujęty. Kiedyś tutaj sobie przychodziliśmy. Ale tak mi się zdaje, że ludzie tutaj nie przychodzili sami. O kurde, jakiemu Jamesowi zrobić głos? Czekajcie, coś wymyślę. Tylko przeczytam, co on tutaj napisał. Powinniśmy się rozpakować. Zanim się ściemni. Może być. Kurde, będą mi się mylić te głosy, ale jebać.
6 p.m. Zrobimy też narratora. 6 p.m. Chapter 1. Reunion. Dobra. Oni tu rozstawiają. Jamy stoi jakoś creepy. Możemy z nimi pogadać? Ej, przepraszam, że nie spotkaliśmy się w innych okolicznościach. Tak mi się zdaje, że to ja powinnam wybrać lokację. A nie, jest okej. Cieszę się, że wszyscy jesteśmy tutaj razem. Tak, ja też. Będzie fajnie znowu się spiknąć razem, jak wszystko się tutaj zrobi. Kurde, wysiądzie mi głos przez tą grę. No to co myślisz o tym miejscu? Jest fajne. Tak mi się zdaje. Trochę dziwne? Nie wydaje ci się? Ta. Ale to jest część tej zabawy. Okej. Ej, nie martw się. Jeśli ktoś tu po nas przyjdzie dzisiaj wieczorem, mam ze sobą moją dziecinkę. Dzięki, Jack. To poprawiło mi trochę moje samopoczucie. Widzisz, zawsze możesz na mnie liczyć. Wink, wink. Mrugnął oczkiem. Dobra, co tam u Jamesa? Kurde, zapomniałem, jaki już mu głos robiłem. Hej, cieszę się, że też wpadłeś. Wiesz, Melissa nie bierze słowa nie za odpowiedź. Ale tak, ja też się cieszę. Miło cię widzieć. Tak, ciebie też. Pomóc ci w czymś? Wydaje mi się, że zapomnieliśmy kupić kominka do ogniska. Melissa nie będzie zadowolona. Tak. Ale może być gdzieś tutaj... gdzieś musi tutaj być... ten ognisko, Boże. Drewno w szopie. Niedaleko stąd. Myślisz, że dasz sobie radę? Jasne. Jak mam się tam dostać? O, to niedaleko. Idź po prostu prawą ścieżką i znajdziesz drogę do chatki. Okej, zobaczę, co da się zrobić. Super. Niedługo się ściemni. Musisz zrobić to szybko. Latarka! Dzięki. Spróbuj się nie zgubić. Inwentory. Okej. Equip. Pod jedyneczką. Po prawej stronie, tak? No dobra, to idziemy. O kurde, tu będzie trzeba Kojot czy shop? Shopu. Ej, odejdź. Shop morderca. Już cię nie Kurde, głupie ptaki. Jest chatka. Wiecie co, może nie sprintujmy. James gdzieś poszedł tam. Pewnie się ogolić. Strzeż się księżyca. On cię obserwuje. What the fuck? Przez przypadek zamknąłem się. Ups. Tak mi się wydaje, że klucz powinien być gdzieś przy opuszczonym pojeździe na klifie. Tak mi się zdaje, że coś tam mogło umrzeć. Note added to inventory. Tu nic nie ma. No tu niestety nic nie...
Na klifie mówisz. Jak upadło? Na klifie. Skurwa! Ja się wystraszyłem. Tu jest klif jakiś, to może tutaj. Tutaj mamy kibelek. Jakby ktoś się chciał wysrać. O fu. Mówią, że ktoś podgląda w lesie tej nocy. Zawsze głoduje, zawsze w bólu. Zawsze mam dziwne uczucie w brzuchu, w pustym brzuchu. Muszę się pożywić mięsem i organami. Znowu słyszałem jakieś drapania, echo przez drzewa, ale jest już za późno. What the fuck? Dobra, jest. Ty, tu jest jakaś chałupa. Zamysł, kurwa. Straszne, nieprawdaż? O Boże, Jamec, wystraszyłeś mnie. O, przepraszam. Co mówiłeś? Ten dom. Widać go stąd. Tak, jest ten. O. Tak, wygląda na naprawdę, naprawdę creepy. Tak w ogóle, robi się już ciemno. Nie zgub się tutaj. Dzięki, kurwa. Po prostu chciałem wziąć kluczyk do szaka. Ty, proszę sobie. Mówię wam, jak się odwróciłam, to on uciekł na czwora. A nie, dobra. A już miałam coś mówić. Wiecie co, ja wolę sobie po prostu trochę zachować, ale i tak mnie zaskakuje, jak ta gra dobrze chodzi. Naprawdę ktoś się z optymalizacją ładnie postarał. Dziękuję. Bo mój 8-letni komputerek już tak czasem daje dupy. No raczej przepraszam. Daje mu w procesor. Otwarte. O fu! Śmierdzący kruk. Robi się ciemno. Powinnam wracać. Ktoś tu kruka zabił. To tylko wilki. To tylko wilki. Tak zawsze brzmi ten, jak drzewa się dendrofilują. Jestem, kochani! Trochę się bałam, wiecie? Hot dogi i piwka są. To najważniejsze. Nie mogę z tym pogadać, nie mogę z nim, tylko z Jamesem, co? Ty, nie mogę. Place wood next to the fireplace. Aha, okej. Okay. Nogi nawet widać. Hej, wszystko okej? Okay? Wyglądasz, jakbyś zobaczyła ducha. Słyszałem jakieś dziwne dźwięki w lesie. O, jak brzmiały? Nie wiem, jak jakiś wilk albo coś. Bardzo dziwne. Wilków nie ma w pobliżu. Już nie ma ich przez jakieś 200 lat. Jesteś pewna, że to nie był jakiś niby kot? One brzmią, jakby jakaś osoba umierała. Aha. Może to pan mężczyzna wilk. Przestań, Jack, nie bądź śmieszny. No co? Może jest prawdziwy? Przecież znasz tą też historię. Nie, tak, znam. Ale ona jest chyba zmyślona.
kim jest ten Wolfman, tak go będę nazywał. To tylko miejska legenda. Naprawdę, widziałem go w tych lasach po imprezie. I, tak, a ile wtedy wypiłeś tej nocy? Nie wiem, kilka. Ale naprawdę coś widziałem. Było wielkie, długie i miało jasne oczy. I dlatego wybrałeś to miejsce, Jack? Może? Nie wierzę w ciebie. Mam nadzieję, że to nie było nic. Po prostu mnie trochę przestraszyło. No właśnie, nawet wilki się tutaj nie zapuszczają. Pewnie będzie okej. Zostaniemy blisko obozowiska. Możemy już rozpalić to ognisko? Robi mi się zimno. Tak, jestem gotowy się zrelaksować. Dobrze, dobrze. Więc zaczynajmy. Co, będą jakieś historyjki ogniskowe? Chyba tak. Nie, nawet mi nie mówcie, że to koniec. Ja za ten dubbing biorę $100. No i co to miało być? 9. Dobra, nie koniec. Cieszę się. Spodobało mi się dubbingowanie. Jaki piękny księżyc. Jay, na co patrzysz? He? O, przepraszam. Po prostu patrzę na pełnię księżyca dzisiaj. O, jest taki piękny. Ta. Okej, okay, jeżeli już przestałaś się wpatrywać, chodź coś zjedz. Robi się zimno. Kurwa, wysiądzie mi głos. Okej, dzięki. Jedzonko. Co tam? Piwczaku. Dobra, mam bowla. Okej. Usiądźmy sobie. I zjedzmy. Jakie dobre. O, ale było dobre. Niam. Oho. James przyszedł. Co tam? Pogadamy coś? Bo nie mogę wstać. Miło was wszystkich widzieć znowu. Tak, cieszę się, że przyjechałem razem z wami. Trochę minęło, kopę lat, co? Kiedy byliśmy razem. Tak, już prawie rok. Miałeś rację. Niebo wygląda bardzo ładnie. Ta, jest perfekcyjne. Fajnie się tak wyrwać. Od miejskich świateł. A więc... Chcecie usłyszeć legendę o Wolfmanie? O, super! Znowu to! Ej, wiem, że może jestem trochę obsesyjny i w ogóle... Ale jedna jest bardzo, bardzo creepy. Okej, dawaj. Kim jest Wolfman? Okej, więc to miejska legenda o człowieku, o mężczyźnie,
który miał tutaj swoją posesję. To pewnie ten domek, co widzieliśmy. Zaginął bardzo dawno temu. Ale jest... Czekajcie. Kurde, zaraz wysiędzie mi gardło. I historie mówią, że nigdy nie odszedł. Zamiast tego zamienił się w Wolfmana. I teraz siedzi w tych lasach. Atakuje i je zwierzęta, nawet ludzi. To brzmi... głupio. Ale jest bardziej popaprane niż to. Miał tutaj jakieś sanktuarium dla zwierzaków, gdzie było dużo psów, którymi się zajmował. I mieszkał kompletnie sam z tymi zwierzakami. Więc kiedy zaginął, nikt nie wiedział, że na bardzo długo. Więc w końcu ktoś przyszedł sprawdzić do niego i znalazł coś bardzo dziwnego w jego domu. Wszystkie zwierzęta były wygłodniałe. Zamknięte w pokojach i w klatkach. Drapały. I było dużo krwi na ścianach i na drzwiach. O Boże, biedne zwierzaczki. O Boże, to straszne. Tak, a to nawet nie jest najgorsze. Niektóre z tych zwierząt nawet zaczęły zjadać się nawzajem. Fuck me. Ktoś nawet mówił, że właściciel też je jadł. Po tym, jak zamienił się w Wolfmana. Ale tak naprawdę to są tylko historie, które mają trzymać dzieci z dala odtąd. Żeby tutaj nie piły i w ogóle. A ja poza tym, to wszystko, co tutaj się stało, zostało wymyślone przez ludzi, którzy coś widzieli albo słyszeli. Nawet było tutaj kilku zaginionych. Tak, dlatego... Ja pierdolę, już mi się myli. Tak, dlatego żadni ludzie nie powinni tutaj przychodzić. Policja naprawdę zaczęła... Cracking down? Nie wiem, co znaczy cracking down. Obserwować to miejsce może? Albo po prostu już miała wywalone w to miejsce. To dlaczego tu jesteśmy? Dobrze, Melissa. Może jesteś blondynką, ale zadałaś najmądrzejsze pytanie z nich wszystkich. Po prostu dla starych czasów. I też dla niebezpieczeństwa. Jest bardziej ekscytująco. Nie chciałaś trochę pobyć, spiknąć się w starym obozowisku? Jest okej. Najbardziej najbezpieczniejszą rzeczą tutaj są jelenie albo te bobkaty. Nie wiem, kim jest bobkat. Może bobkat to jest shop? A nie, no shop to jest raccoon. A, no i Jack tu jest. Niebezpiecznie przystojny może. Skromniś. A ja też tu... Teraz będzie, że ja się zamienię. Jezus. Ej, długa ta gra. 10 p.m.
I tak wszyscy siedzieliśmy? Fajnie było z wami pogadać. Ale teraz myślę, że pójdę już spać. Ja tak samo. Dziś dzień dał mi w kość. Zaczekaj! Zanim pójdziecie, Jack i ja musimy wam coś powiedzieć. Okej. Okay. O, co się stało? Well, po prostu powiem. Pobieramy się! Wii! O, super. Ja, ta. Wreszcie się zdecydowaliśmy. Wow, jestem szczęśliwa waszym szczęściem. Dziękuję. I mam nadzieję, że będziesz moim bestmanem, bro. ta, jasne, stary. Ja też ciebie chcę tutaj, Jane. Będziemy sobie gadać o dzieciach. Jasne, nie przegapię tego. Ile oni mają lat? Idźcie już spać. My z Jackiem po prostu trochę tutaj jeszcze posiedzimy. Zrobimy sobie jeźdźca na boczku, umci, para rumci. O! Jezu, James. Możesz wziąć namiot, ja prześpię się w wanie. A może ja chcę w wanie? Jest bezpieczniej. Kurwa, nie mogę. No to dotąd. Chyba boję się. Już zrobili umci. A gdzie oni idą? Nie może poszli się bzykać do kurde tego. Do tej katki. Przecież tam jest niezabezpieczone. Tam jest zdechły kruk. No nie, idą się bzykać do chatki. Przecież mieliście obok namiot. 12 AM. Mogliście na cichacza. Kurde, jaki ładny księżyc. Melissa, czy to ty? Czy ja właśnie słyszałam, jak ktoś krzyczał? Brzmiało, jakby pochodziło z tej starej chatki. Muszę się upewnić, że wszystko jest okej. Wygląda na opustoszały. Ciekawe, gdzie James poszedł. O, chuj mi w dupkę. Znaczy nie chcę. James? Melissa? Jack? Jesteście tu? Halo? Ktoś naprawdę się napracował, podoba mi się to. Melissa! Jane! Co się stało? Nie wiem! Ja i Jack... Po prostu się wygłupialiśmy! Ktoś nas zaatakowało! To się zdarzyło tak szybko! Nie wiem co się stało... Ale myślę, że Jack jest ranny! Bardzo ranny! I to coś było wielkie i szybkie. Po prostu go zabrało i uciekło. Jakby to było nic. Myślę, że musimy stąd spierdzielać. Nie wiem, czy mu pomożemy. Ale na pewno nie same. Okej. Musimy znaleźć pomoc. Tak. Musimy iść do Vana. Ale Jack miał klucze. Tak mi się wydaje, że gdzieś się wyrzucił. Musimy je znaleźć.
O kurde, mogę bić. No tu się chyba nie bzykaliście. O! Mam klucze. Okej, okay, znalazłem klucze. Chodźmy stąd. Dzięki Bogu, chodźmy! O! Kurwa, Jack! Masz inny krzyk niż ja ci dawałem dubbing. Jack, czy to ty? Ty żyjesz? To nie był Jack. Spierdalam do vana. Melissa, walić cię. Muszę stąd uciekać. No co ty nie powiesz? Czekaj, niech mi się odnowi. A gdzie jest Jabez? Przecież on miał spać w vanie. Uciekamy. Nie ma nikogo. Co się stało? Nie! Wolfman! Zagryz mnie! Ugryz mnie w rękę, będę kurde też wilczką. Ale nie zabił. Chapter 1 end, dzięki za grę. Jeśli ci się podobało, zwishlistuj grę na Steamie. Jestem solo deweloperem, to bardzo pomoże. Pełna wersja będzie w drugim kwartale 2024. No dobrze. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak wyjdzie chapter full, to sobie zagramy, bo podobało mi się. Mistrzem, oceńcie mój dubbing. Mam nadzieję, że był fajny. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i widzimy się jutro w kolejnym horrorku. Pa, pa!